Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Bardzo gorąco pozdrawiamy widzów telewizji Trwam. Zapraszamy na pierwszą część rozmów, a druga już w Radiu Maria 21.30. Naszym gościem zapowiadanym dzisiaj przez cały dzień jest pan Zbigniew Tomasz Nowak. Mówię bardzo wyraźnie, Zbigniew Tomasz Nowak. Jak pana redaktora przedstawić? No, mistrz, jeśli chodzi o znaczenie ziół, zastosowanie, prawda, używanie. Przede wszystkim autor książek. Autor książek, publicysta. Znawca roślin leczniczych i tak dalej, i tak dalej. Staram się popularyzować to już od ponad 30 lat. A temat naszych rozmów, zimowa apteka Pana Boga. Mamy zimę. No, Pan Bóg dał taką nieostrą, ale zimę w sumie. Ale zimę. I jeszcze przed nami marzec. Przed nami trudny marzec. Czas. Trudny czas. I jeszcze nie wiadomo, jaki będzie luty. Czyli, panie redaktorze, a i straszą nas pandemią wirusów przeróżnych. Z Chin. Z Chin właśnie, a póki co na wirusy nie ma wśród syntetyków żadnych remediów skutecznych, ale w aptece Pana Boga są od wieków. Tylko trzeba po nie sięgać, trzeba je docenić. Medycyna je coraz bardziej teraz docenia, dlatego że antybiotyki znane medycynie przestają działać. Zaraz o tym powiemy. Czyli tak, wirus, to jest po prostu są bakterie, które... Nie, bakterie to bakterie, a wirusy to wirusy. Łatwiej jest czasem zwalczyć bakterie niż wirusy, dlatego że pandemia wirusa jest bardzo trudna do opanowania. Zresztą był taki czas, znawcy tematu, naukowcy zasiadający w Światowej Organizacji Zdrowia w latach 70. już myśleli, że skoro mamy antybiotyki, to w zasadzie mamy leki na wszystkie choroby infekcyjne. Mhm. Tymczasem wybuchła na przykład epidemia AIDS. Z którym do dziś świat się boryka który to wirus wielkie żniwo zbiera. No, czy nawet, nie daj Boże, 100 lat mija chyba. Czy ebola na przykład. Ale grypa hiszpańska tak zwana. Tak jest. Która więcej miała ofiar niż wojna. Tak niż jest i pisze o tym w książce. Ale okazuje się, że w tych domach, gdzie ludzie jadali dużo cebuli, dużo czosnku, czy nawet rozkładali cebulę czy czosnek gdzieś tam na stołach, w sypialniach, ci ludzie nie chorowali. I to jest udowodnione. Są takie zapiski historyczne. Ale sam zapach leczył? Tak, dlatego że na przykład czosnek, tylko musimy powiedzieć, polski, to jest właśnie czerwony taki. Czerwonych, tak. Odmiana harnaś wyhodowana w Krakowie. Ja właśnie tylko polskich odmian używam w moim domu. To się nazywa harnaś? Harnaś. Huzar jest taka odmiana. Ornak to są takie odmiany, które były wyhodowane w Krakowie. W Krakowie, tak. I niech ojciec zgadnie, ile ja w domu zużywam w ciągu zimy tego czosnku. A zawsze go zamawiam właśnie. Ale sam czy z rodziną? Z rodziną. Trzyosobową. Razem ze mną. No to 2 kilogramy? Więcej. Więc 10. 10 kilogramów? 10, tak. I jeżdżę z wykładami, więc no, też muszę się liczyć z tym, zapachowym że efektem. Ten zapach będzie jednak wyczuwalny. Ale trzeba go stosować również w kuchni, w różnych postaciach. Na przykład tutaj mamy taki czosnek, który zaczyna kiełkować. I niektórzy wychodzą z tego założenia, że skoro kiełkuje, to jest szkodliwy, bo takie informacje tak, też że się ukazały. Ten ogonek taki... Tak, nic bardziej mylnego. Ja nawet mówiłem kiedyś i w telewizji polskiej i pisałem artykuł w naszym dzienniku i w naszej rodzinie, żeby taki kiełkujący czosnek wsadzić sobie do doniczki, tak, z torfem i taki szczypior potem stosować w kuchni, stosować szczypior jako czosnkowy, lek. Taki, czyli ten szczypior, który, ten szczypior, rdzeń, który, taki wychodzi, tak, który wyrośnie, tak, te listki młodziutkie, one mają do 240 mg witaminy C, to jest około 6-7% więcej niż cytryna. A poza tym te związki właśnie lecznicze, które nam pomagają. No, na co czosnek nie pomaga? Ja czosnkiem zajmuję się od 30 lat. Napisałem 2 książki prawie o czosnku, już jedną kończę. I okazuje się, że czosnek mnie napawa ciągle zdumieniem, ponieważ docierają do nas takie doniesienia naukowe na temat zalet leczniczych czosnku, o których nawet profesorowie medycyny nie słyszeli. Na przykład w ostatnim czasie okazuje się, że czosnek jest skutecznym lekiem na nowotwory, ponieważ wzbudza apoptozę w komórkach nowotworowych, czyli proces samouśmiercania. No ale teraz w zimie czosnek
to wspaniały antybiotyk. I od wieków znany. No ale dobrze, ktoś też mówi, ja też miałem takie, coś mnie tam, ktoś mi łapało i próbowałem różnych tych metod, wiem, że miód, cytryna, imbir, tak. Rozgrzewający organizm, no i po prostu, no też... I to pomaga, musi pomagać. Propolis. I dbać o ciepło, organizmu i ciała. I ciepło. Bo wtedy te przeciwciała się mnożą, prawda? Że... Wywołujemy efekt napotny. Napotny, no właśnie. A teraz malina, na przykład malina, no. Lipa, bezczarny. I rzeczywiście pomogło, właśnie będziemy bo o tym kilka mówić. Dni wystarczyło, że jakoś, ale chociaż tak się po kościach to wszystko roztoczyło, tylko że mam takie pytanie, bo ktoś mówi, że na przykład czosnek też szkodzi na wątrobę. Czasami tak. Bo czujemy ten... Czasami tak, jeśli jest dyskomfort, jakieś pobolewania wątroby, chociaż... Według doniesień naukowych czosnek działa żółciotwórczo i odtruwa wątrobę. Wspomaga proces samoodtruwania wątroby. Ale pewnie ojciec chce powiedzieć jeszcze o tym zapachu. Zapach też, ale wiem, że, czy te zastępcze produkty czoskowe są... Na pewno nie dajmy się oszukać, że czosnek jakiś tam się reklamuje bezzapachowy, że on działa. Czosnek, który ma działać, musi mieć zapach, bo jeśli nie ma zapachu, nie ma właściwości leczniczych. Czy ten zapach świadczy o oryginalności? Tak jest. Poza tym te wszystkie związki siarki, one to są w dużej obfitości przeróżne związki. A czyli ten zapach to jest siarka taka? To związki siarki, tak, oczywiście. I z nich właśnie kaskadowo powstają przeróżne inne związki, dwusiarczki, trójsiarczki, które czasami nawet nauka nie potrafi nazwać, bo czosnek to jest wielka czasami, wielka niewiadoma, bo nie da się tak wszystkiego określić. Życia by brakło, żeby określić, nazwać wszystkie związki, które powstają w roślinach. Ale jeśli ktoś na przykład krępuje się zapachu czosnku po zjedzeniu, no to może sięgać na przykład po macerat czosnkowy. Ja polecam na przykład, to jest taki olej z nasion wiesiołka z czosnkiem polskim. Wygniecionym takim. Tak, można sobie tutaj taką kapsułkę, tu jest 3 gramy, to jest taka uczciwa dawka, która i pomaga przy... w profilaktyce zawałów serca i udarów mózgu, bo mniej więcej mówi się, że od 2 do 6 gramów powinna wynosić dawka wielonienasyconych kwasów tłuszczowych w codziennej diecie po to, żeby nie chorować na zawały serca, udary mózgu i inne konsekwencje jeszcze miażdżycy, no to może sobie zastosować na przykład taki macerat czosnkowy. Ja polecam. Mniej się nieprzyjemnie po tym pachnie. Takie serduszko. I to jest bardzo skuteczne. No i przy okazji mamy 2 w 1, bo jest i czosnek, i olej z nasion wiesiołka. A olej z nasion wiesiołka to jest dobrodziejstwo natury. Ja dlatego mówię z takim wielkim zaangażowaniem o tym oleju z nasion wiesiołka, bo jest on mi miły sercu. Ja jako jeden z pierwszych w latach 80., kiedy wiesiołek rósł gdzieś tam na ugorach, na pastwiskach, nikt się nim nie interesował, jako jeden z pierwszych, wspólnie z profesorem Aleksandrem Ożarowskim, z którym współpracowałem, i z Ireną Gumowską napisaliśmy o oleju wiesiołkowym. Irena Gumowska to ta od przepisów, tak? Tak jest, autorka książek, ponad 40. Jako jedni z pierwszych napisaliśmy o tym. A dziś docierają do mnie przeróżne informacje, które wskazują, że to jest olej, który powinno się stosować na co dzień. Mhm. I to bez względu na wiek. Panie dyrektorze, mamy taki trochę mały bałagan na stole, ale to nie dlatego, że bałagan żeśmy zrobili specjalnie, tylko to są po prostu świetne książki, które chcemy dzisiaj przedstawić i tak dalej. Mam informację, że Fundacja Nasza Przyszłość jest czynna. To znaczy są telefony odbierane do fundacji. Można zatelefonować i tam po prostu się dowiedzieć o pana książkach. Oczywiście, albo poprosić o katalog Splendor 24. O katalog Splendor 24 i tam znajdziemy między innymi takie książki jak ta Otruj organizm, żyj dłużej. Tak, i jest teraz książka dodawana do miesięcznika w naszej rodzinie. W styczniowym numerze jest moja książka Ziołowe leczenie nadciśnienia. Nadciśnienia. Bo dzisiaj pewnie w tej audycji nie powiemy o wszystkim. Będziemy więcej chcieli powiedzieć w audycji radiowej, ale nadciśnienie to jest 9 milion, to jest problem 9 milionów Polaków. Mówi się, że cukrzyca, nowotwory, ale także nadciśnienie dalej nam dolega. To jest bardzo poważny problem. I lekceważony, a jak wskazują statystyki, tylko 12-20% osób z nadciśnieniem jest prawidłowo leczonych.
świadomie, prawda? W ogóle etiologia nadciśnienia jest trudna do ustalenia, a dobór jeszcze leków jeszcze trudniejszy. No ale mamy aptekę Pana Boga, tak, która tutaj też nas może wspomóc, tylko trzeba po prostu do tego wrócić. Też patrzę, książka, która nas natchnęła na ten temat, antybiotyki z apteki Pana Boga, czyli... Właśnie, to co zacząłem mówić na samym początku, że antybiotyki znane medycynie, syntetyczne, półsyntetyczne, przestają działać z uwagi na to, że antybiotyków nadużywamy. W tej chwili nawet jest Europejski Dzień Ochrony Antybiotyków. Są dokładane do mięsa podobno nawet, jako konserwanty. Tak, oczywiście, w niej się bardzo dużo. Nawet jeśli my nie stosujemy antybiotyków na przykład przy przeziębieniu, a raczej nie powinniśmy stosować, bo piszę o tym w książce, tak? Ponad 75% przypadków chorób z przeziębienia, chorób infekcyjnych, to nie jest dzieło bakterii, na które właśnie antybiotyki działają, tylko wirusów. Więc po co stosować antybiotyki? Wirusa nie zwalczymy. Nie, absolutnie. Bakterie tak. Bakterie tak, ale nie zmutowane. A myśmy się teraz jeszcze, proszę ojca, proszę radiosłuchaczy, pewnie państwo wiedzą, doczekaliśmy się bakterii zmutowanych, czyli opornych na działanie antybiotyków. Są takie bakterie, na przykład Klebsiella pneumoniae, która prowadzi do ostrego zapalenia płuc, które niejednokrotnie u ludzi starszych nawet kończy się śmiercią. A na te bakterie ponad 90% antybiotyków znanych medycyny nie działa w ogóle. Ale mamy antybiotyki z apteki Pana Boga, no właśnie, które też powinniśmy działać. Tutaj widzę, czosnek, z tyłu pisze, bezczarny. Cebula. Czosnek, cebula jadalna, chrzan pospolity. Bezczarny, który często lekceważymy, a nasi pradziadkowie, nasze prababki twierdziły, że bezczarny leczy aż 99 chorób. Jak on wygląda w naturze? To jest taki krzew, bardzo powszechny, on rośnie na trzy chacie. A ten, co pachnie, to nie jest ten, to jest inny. To znaczy, ten, co pachnie, to jest lilak. A lilak. A ten kwitnie na biało. On właśnie tak na przychaciach często występuje, na rumowiskach, na miedzach. Takie mniejsze kwiatuszki. Takie białe, niech ojciec zobaczy, bardzo taki waniliowy. Ale kiedyś podczas wykładu opowiadała mi pani, że szła na pielgrzymkę do Wilna. I było bardzo zimno, spały te panie w namiotach. I gdyby nie to, że jedna z nich wzięła syrop z kwiatu bzu czarnego w drogę, i wypiły niewiele tego syropu do gorącej herbaty i rano obudziły się zdrowe i mogły dalej iść, bo musiałyby wracać do domu. To jest takie działanie niektórych roślin. Niesamowite. No dobrze, mamy jeszcze lipę. Z Podlasia. To się przygotował, tak jak pan, no to sobie taką lipę ususzył, prawda? Można też kupić w sklepie. Tyle tylko, że wiadomo, są uczciwi i mniej uczciwi producenci. Najlepiej sobie zbierać zioła, te, które się zna samemu, i znaleźć sobie na to czas. I w lipcu. W lipcu. Jak na samym początku kwitnienia. Ja właśnie dostałem od takiej pani Jadzi z Podlasia, którą serdecznie pozdrawiamy, a ta lipa rośnie u niej na podwórku. Piękna. To drzewo, wiadomo. Tak jest. A jak pan radzi to zażywać? Napar robimy, tak? Napar, czy? Oczywiście robimy. Czyli herbatkę. Taką. Herbatkę. Zalewamy wrzątkiem, łyżkę takiego. A jego wrzątkiem, nie? Żeby... Tak. Nie gotujemy. Nie gotujemy. Ojciec Grzegorz Sroka opowiadał mi kiedyś, jak kiedyś właśnie w klasztorach było bardzo zimno, to mówił mi, że w refektarzu stał wielki kocioł z wrzątkiem i lipa. I każdy, kto był zmarznięty, tak, przychodził, zaparzał sobie lipę i było mu ciepło i nie chorował. Więc łyżkę takiego rozdrobnionego kwiatu zalewamy wrzątkiem, parzymy to około 15 minut, odcedzamy i pijemy gorące. I udajemy się do ciepłego łóżka. I pocimy się. Pocimy się, bo wtedy jest efekt napotny. Bo jak będzie to wystudzone, zimne, nie będzie takiego działania. To samo, jeśli chodzi o kwiaty bzu czarnego. Bezczarny, tak. Czyli to są wszystko napary. A to? To jest wiązówka błotna. To jest taka roślina, o której piszę w mojej książce Zioła z polskich łąk. Aha, to już kolejna tutaj publikacja. Tak. O, mamy tutaj zioła z polskich łąk. Wiązówka jest taką rośliną nieco zapomnianą, a chcę tylko powiedzieć tyle. Łąki, pastwiska, miedze, ugory.
są skarbnicą najwartościowszych leków. Za darmo. Za darmo. To u góry takie, tak gdzie się pole kończy, prawda? Paracelsus tak powiedział. Wszystkie łąki i pastwiska to jedna wielka apteka. Mm-hmm. Ta wiązówka błotna to jest naturalna aspiryna. Ponad 100 lat temu z wiązówki błotnej i skory wierzby wyekstrahowano pierwszy kwas salicylowy, który posłużył do produkcji kwasu acetylosalicylowego, który do dziś się stosuje, ale to jest półsyntetyk albo syntetyk, a to jest sama natura. Czyli to jest taki lek. Polopiryna, aspiryna, tak wszystko jest. Tak jest, w naturze. Wykorzystuje się albo ziele, albo kwiat wiązówki błotnej. Niech ojciec zobaczy, jak pięknie wanilią to pachnie, albo migdałami gorzkimi. Mhm. Nawet się kiedyś robiło... Albo takim sianem. Albo takim sianem, bo teraz już troszeczkę się ten zapach ulotnił. Ja polecam, żeby ją zalewać właśnie kwiaty wiązówki błotnej wrzącym mlekiem, parzyć około 15 minut, dodać troszeczkę miodu lipowego, prawdziwego albo gryczanego. Mhm. I znów rada, do ciepłego łóżeczka i rano budzimy się zdrowsi. Poza tym wiązówka błotna, napisałem też w takiej książce Reumatyzm, bóle stawów i kręgosłupa, którą wydała Fundacja Nasza Przyszłość. To jest dolegliwość bardzo szeroka teraz. To jest lek przeciwbólowy również. Zresztą podobnie jak kwiat bzu czarnego, podobnie jak lipa i tak dalej. Mhm. Bo to są właśnie, zanim powstały pierwsze niesteroidowe leki przeciwzapalne, przeciwbólowe, które mają mnóstwo działań ubocznych, a o czym się mało mówi. Kiedyś właśnie rozmawiałem z profesorem medycyny i powiedział mi, oczywiście czasami mało się mówi na ten temat, że z powodu nadużywania niesteroidowych leków przeciwzapalnych, przeciwbólowych więcej ludzi umiera niż ginie ich w wypadkach samochodowych. To jest przerażające. Przerażające jest to, że tych leków się mnóstwo reklamuje, gdzie tylko się da. Natomiast ludzi nie informuje się, że są to leki... napisem, a że to nie jest lek, tylko to jest, jakby powiedzieć, suplement diety. O, tu jest taki myk. Zapytaj farmaceutę albo lekarza. Żeby ci nie zaszkodziło, prawda? Nikt nie czyta ulotek i potem łyka takie leki niesteroidowe, przeciwzapalne i powoduje co? Wzrost ciśnienia krwi, ryzyko udaru mózgu, zawału serca, nie mówiąc już o tym, że podrażnia śluzówkę żołądka, że nawet może dojść do perforacji żołądka czy przewodu pokarmowego. A tu mamy w najlepszej odsłonie lek przeciwzapalny, przeciwbólowy. No to super. To wszystko w tych książkach jest, jak to zażywać, jak to parzyć, jak to przechowywać, ale może tak dla gwoli porządku. Mamy teraz zimę. Gdzie możemy szukać lekarstwa takiego naturalnego? No bo spiżarni. Nie każdy się przygotował. Spiżarni. Najlepiej by było w spiżarni, bo tak jak nasze babki czy prababki miały tutaj taką mądrość starą, żeby cały rok gromadzić do spiżarni przeróżne produkty, przeróżne przetwory. Czyli drzemy, przeciery, drzemy, kapusta kiszona. Sok malinowy. No, kiedyś właśnie była zawsze w obowiązku beczka dębowa albo bukowa z kapustą kiszoną. Z jabłkami w środku jeszcze też. Tak jest, z jabłkami. No to dobrze, to zacznijmy z żurawiną. Co mamy pod ręką? Powinniśmy mieć kapusta kiszona. Kapusta kiszona, czosnek. Czosnek, jeśli zaczyna nam kiełkować, wsadzamy do doniczki i potem ten szczypior stosujemy jak najbardziej do przeróżnych kanapek, do twaroszku, do zup, do spaghetti na przykład. Ja często dodaję cebula. To jest lek. To jest antybiotyk wszechczasów. Ja napisałem niedawno taką książkę Infekcje u dzieci, lecz ziołami. Infekcje dziecięce bardzo też... Bo jeszcze w latach 70. był taki zwyczaj, że więcej leków, które stosowało się u dzieci... Grypa, gorączka, zapalenie gardła, oskrzeli, zatok, migdałów i tak dalej, tak? Natomiast teraz, z racji tego, że rozwija się farmacja, proponuje się więcej leków syntetycznych, a musimy powiedzieć, że organizm dziecka jest bardzo delikatny i dobrze by było, żeby rodzice czy opiekunowie również zainteresowali się tym, co oferuje nam apteka Pana Boga. Oczywiście nie mówimy o tych takich bardzo poważnych przypadkach, którymi powinien się zająć lekarz pediatra, ale w takich lżejszych dolegliwościach typu kaszel,
czy gorączka, oczywiście gorączka umiarkowana, czy zwykłe przeziębienie, bo to jest zespół chorób z przeziębienia, bo musimy powiedzieć, że większość syropów, które nawet się reklamuje, gdzie tylko się da, mają w składzie albo kodeinę, albo pseudoefedrynę. Często o tym mówię, a to są pochodne morfiny. To nie są preparaty, które powinno się podawać dzieciom, a nawet i starszym. Bo jeśli ktoś na przykład z osób starszych stosuje antydepresanty, czy leki nasercowe, no to powinien się liczyć. Połączenia, prawda? Tak, interakcje. Mhm. Ale, nawet... ale jeszcze idźmy do tej apteki, może tak zawracam ciągle, bo mamy tych książek. Nie, bardzo dobrze, pokazać, proszę ojca, bo przecież my chcemy dzisiaj ludziom podpowiedzieć, no właśnie, po co sięgać. Ogórki kwaszone, prawda? Oczywiście. Kapusta, kwas czosnek, z buraków. Kwas z czerwonych. Buraków. Oczywiście. Sami go możemy zrobić po prostu. No, bardzo łatwo. Nacinamy, prawda? No wiadomo, że... Dużo czosnku, kminek. Ja jeszcze dodaję nawet kwaśne jabłka. A kawałek chleba razowego też dajesz? Kawałek chleba razowego, żeby szybciej zakwasić. Oczywiście tak. Troszeczkę soli, ale himalajskiej, bo ona jest zdrowsza. No i to się kisi. I pijemy to surowe, czy gotujemy jakoś? Nie, surowe. To jest wspaniały lek, o którym piszę w książce Infekcje u dzieci lecz ziołami, bo na przykład jeśli ktoś stosuje antybiotyki... No on jest niesmaczny taki surowy, nie? Bardzo dobry. Tak? Jest kwaśny, ale nawet na kwaśność żołądka leczy. A nie lepiej jest na przykład przeczeć, taki świeży wycisnąć, na przykład są takie maszyny? Można, ale trzeba odczekać przynajmniej 2 godziny. Nie można takiego soku z buraków pić od razu, bo on jest taki ostry. Czyli lepiej, żeby się zakwasił po prostu. Lepiej, żeby się zakwasił, bo wtedy chodzi o odbudowę flory bakteryjnej, która żyje w naszych jelitach i od której zależy bardzo wiele. Teraz dopiero nauka się dowiaduje o niektórych schorzeniach, między innymi o cukrzycy typu drugiego, która to może mieć związek z niewłaściwą florą bakteryjną w naszych jelitach. Natomiast jeśli stosujemy antybiotyki, to zabijamy i bakterie chorobotwórcze, i te pożyteczne, które są w naszych jelitach. I po to, żeby do tego nie dopuścić, musimy niezwłocznie po takiej antybiotykoterapii przystąpić do odbudowy flory bakteryjnej. Między innymi polecam właśnie ten kwas z buraków. On jest bardzo dobry. Kiszona kapusta, dużo sałaty, cykorii. Piszę o tym w książce. Zresztą w lutym wyjdzie moja najnowsza książka Naturalne kuracje w przeziębieniu i grypie. Można się już zapisywać na nią w Fundacji Nasza Przyszłość. Tak, tak? Albo teraz telefonować też. Albo teraz telefonować. Druga książka, mam nadzieję, że z pomocą boską wyjdzie na połowę lutego, gdzie właśnie opisuję o takich lekach z apteki Pana Boga, o których do tej pory nie było słychać, na przykład o nasturcji czy doględze, która jest wspaniała na kaszel. A nawłoć? Ktoś mi ofiarował miód nawłociowy. I... Bardzo dobry. Ale dziwny ma smak, taki biały jak smalec, tak ale jest. Zdrowy. Lekko kwaskowaty. A proszę ojca, ja mówiłem nawet w telewizji polskiej. Czyli nawłoć to jest ta mimoza, co śpiewał czasem. Tak, mimoza, tak. To jest nawłoć kanadyjska, a Tuwim pisał, mimozami jesień się zaczyna. Miód nawłociowy, jak pokazują polskie badania prowadzone w Poznaniu, ma dwukrotnie wyższą wartość antybiotyczną niż miód manuka, za który płacimy bardzo duże pieniądze, a który jest sprowadzany tam z Nowej Zelandii czy z Australii. A my mamy na wyciągnięcie ręki za niewielkie pieniądze miód nawłociowy. No i jeszcze, proszę ojca, no właśnie, pokażmy. Mówiliśmy, że będziemy chyba, mówić jeszcze... Polacy to znają, ale co to jest? Jarmuż, który możemy jeszcze teraz zbierać. Właśnie dzisiaj mówiłem w Telewizji Polskiej o tym. Cudownym warzywie. Czyli on jeszcze, czyli przymrozki mu nie szkodzą? Nie szkodzą, takie, nie wymarza. A to jest takie warzywo, no to jest które... sałata, tak? No. No tak, można jadać jak sałatę, oczywiście. Roimy, czy najlepiej w stanie świeżym, albo możemy taki sproszkowany również, bo jest taki do kupienia sproszkowany, bo co się okazuje, jeśli byśmy gotowali dłużej jak 4 minuty taki jarmuż, to on traci właściwości... Witaminowe. Witaminowe też, ale przede wszystkim przeciwrakowe. A rakowe. Dlatego, że w ostatnim czasie dużo mówi się o właściwościach przeciwrakowych jarmużu, ponieważ stwierdzono w nim takie związki, zresztą one są obecne we wszystkich warzywach
kapustowatych, z rodziny kapustowatych. Kapusta, sałata rzymska, brokuł, rzymska, lodowa, kalafior. Tak? Nie, sałata już nie. Sałata, już sałata nie. To już jest, są brokuł, warzywa liściowe. Kalafior, tak. Kalafior, rzepa, kapusta włoska, kapusta pekińska, kapusta brukselka, rzepa, kalarepa. A ta niebieska też. Taka, też, taka, też czerwona. Czerwona raczej. Włoska, więc... Tu są glukozynolany, to są takie cudowne związki. Ja mówię cudowne w cudzysłowie. Ale działają. Cudowne jest tylko to, co Pan Bóg stworzył, a to Pan Bóg stworzył. I te związki, jak się okazuje, pobudzają w organizmie tworzenie się takich enzymów fazy pierwszej i drugiej detoksykacji organizmu. I piszę o tym w książce Ekodetox. Ekodetox to jest ta największa, najgrubsza tak, do tej pory. Najnowsza. Chyba jaką pan, od stóp do głów, tak? Tak jest, bo musimy się odtruwać. I co się okazuje? Te enzymy są produkowane w jelicie cienkim. 62. książka chyba w pana. Tak? Siódma. Siódma. W karierze. Tak. Wyczytałem, tak. Ale w wątrobie i w okrężnicy. I one natychmiast mają za zadanie zneutralizowanie tych związków toksycznych, rakotwórczych, które się na przykład dostaną z pożywieniem, albo które tworzą się pod wpływem bakterii gnilnych. I to są właśnie te związki, które pobudzają, ale nie tylko, bo okazuje się, że glukozynolany pobudzają proces apoptozy w komórkach nowotworowych, czyli samouśmiercania. Zapobiegają angiogenezie, czyli tworzeniu się nowych naczyń krwionośnych, co jest bardzo istotne, jeśli chodzi o przerzuty nowotworów. Czyli niejako zatrzymują. Tak jest, zresztą to jest udowodnione naukowo. Były takie badania przeprowadzone w Stanach Zjednoczonych. Zresztą w Stanach Zjednoczonych okrzyknięto jarmuż w ostatnim czasie warzywem, produktem żywnościowym numer jeden, dlatego że ma bardzo wysoką wartość odżywczą, a niską kaloryczną. Właśnie, nie tuczy. Prawda? Nie tuczy. Zresztą można sobie z niego zrobić pesto albo kupić. Albo zrobić. Tak. Albo zrobić, nie jest to trudno. No właśie, to ciekawa rzecz. Mamy można chyba osiem... sproszkowany. Panie redaktorze, 8 książek chyba oferujemy teraz tej części. I czekamy na telefony za chwilę z przepisami Państwa. Oczywiście. Jak na przykład zrobić, co możemy z jarmuszu zrobić, jakąś sałatkę, jakiś produkt, prawda, taki przystępny. I oczywiście. Kto nam poda, się Państwo z nami kto nam poda, otrzyma książkę z dedykacją od Pana redaktora. Tak mówię na wstępie. Ale jeszcze chciałem zapytać o tą aptekę Pana Boga Zimową. Co jeszcze? Miód... No dobrze, zapytam się, co pan redaktor... Propolis. Jaki jest menu ja pana redaktora? Proszę ojca, ja wymyśliłem w ubiegłym roku taki sposób, zresztą piszę o tym w tej nowej książce, która wyjdzie, jeśli chodzi o bezczarny. Zebrałem bezczarny świeży, zasypałem cukrem trzcinowym, ekologicznym albo kokosowym, ubiłem to w słoju wyparzonym, trzymałem około 2 miesięcy w ciepłym miejscu. I zrobił się taki, co, miód? Nie. Taki syrop gęsty i nie odcedzałem tego. Umieściłem to teraz w lodówce w wyparzonym słoiku i teraz tak, jak czuję, że jestem zziębnięty, chociaż rzadko mi się to zdarza, to biorę sobie widelcem mniej więcej taką porcję jednej łyżki, zalewam to wrzątkiem, parzę około 5 minut, piję gorące przed snem i od razu widać efekt napotny, rozgrzewający. I to pomaga przy zapaleniu zatok, przy stanach zapalnych stawów. Katar też. Katar, oczywiście. Silne działanie antybiotyczne. Zresztą bezczarny również działa immunostymulująco, czyli pobudza nasz układ odpornościowy. Jest też bardzo ważne. Z soku można kupić gdzieś nawet bez... Z owoców, jak najbardziej, oczywiście. To też jest słuszna uwaga, proszę ojca. To jest też taki lek, który warto mieć w zimowej apteczce. Sok najlepiej samemu zrobiony, z owoców bzu czarnego. Poza tym, co ja jeszcze zawsze mam pod ręką? Żurawinę. Mamy tutaj żurawinę amerykańską. Te koraliki właśnie, takie ciekawe. Tak. Żurawina, zresztą piszę na moim Facebooku, jeśli by ktoś chciał przeczytać troszeczkę więcej o żurawinie, to podaję też tam taki przepis.
teraz na zimowy czas, bo wiem, że nie mamy czasu, żeby o wszystkim powiedzieć, podaję taki przepis, jak zrobić żurawinę z czosnkiem i z miodem gryczanym. Taki specyfik, który warto mieć w zimowej apteczce. I to możemy tak dołączyć do menu, do wędliny, do drobiu, prawda? Oczywiście, zresztą świetnie smakuje. Napisałem też taką książkę Żurawina samozdrowie, gdzie podaję mnóstwo różnych przepisów, które mi też zdradziła siostra Teresa Słuszka z Lublina. Nasza znajoma. Tak jest. Ale żurawinę gdzie możemy szukać jesienią? Przy bagnach? Jeszcze możemy ją zbierać. Jeszcze możemy zbierać. Tak, tylko nie tę amerykańską wielkoowocową, bo ta jest uprawiana na plantacjach. Tak, przeważnie. Borówka, tak. Tak, natomiast tę drobną, ona jest zdrowsza nawet. Badania pokazują, że ona ma więcej proantocyanidyn, które to działają zbawiennie na nasz organizm. Żurawie ją jedzą? Rzeczywiście? Tak. To jest przysmak żurawi. No nie. Kwiat przypomina żurawia, stąd nazwa. Aha. Jeszcze możemy zbierać gdzieś nawet do wczesnej wiosny żurawinę i przetwarzać. Zresztą ona nawet kiedy jest zebrana jesienią, to nawet potrafi pięknie się przechowywać w chłodnym miejscu 2-3 miesiące. Zimowa apteka, jeszcze skorzystajmy. Te książki wszystkie są świetne. Mniszek lekarski, patrzę, pokrzywa i tak dalej. Ale to, co możemy jeszcze teraz w zimie wydobyć dla zdrowia. Pokrzywa suszona, no ktoś pomyślał sobie, ususzy. Mięta, świetna. Pińczowska. Z Pińczowa. Byłem na sympozjum takim w ubiegłym roku i okazuje się, że od 60 lat w Dolinie Nidy uprawiana jest jedyna w swoim rodzaju odmiana mięty, która ma do 4% olejku lotnego. Bo zwykle 2,8% tego zapachu, nie? Tego. Niech ojciec zobaczy, jaki zapach. Ja wiem, już tutaj czuję, świetna jest. Mięta pińczowska. I zaparzamy z herbatką, tak? Tak jest, mięta też ułatwia oddychanie. Jak na przykład ktoś taki czuje dyskomfort związany na przykład może no jeszcze nie ze stanem zapalnym oskrzeli, ale na przykład związane może być to z infekcją górnych dróg oddechowych, no to wtedy proponuję taką mieszankę. Liść mięty, kwiat bzu czarnego, i jeszcze do tego dorzuciłbym moją ukochaną dziewannę. To jest dziewanna? Nie, to jest oregano. Oregano. Aha. Czyli lebiotka pospolita, też zebrana na naszych ugorach. A pan jeszcze... No i plus do tego jeszcze kwiat dziewanny. Czyli mamy wszystko pod ręką. Zimowa apteka Pana Boga, co jeszcze w tej aptece? Dziewanna. Gdzie szukać? Ja o tej dziewannie chciałem jeszcze, proszę ojca, powiedzieć. Proszę widzów, z uwagi na to, że jest to roślina... Ale jest do dostania w jest, sklepach kwiat dziewanny jest do kupienia. Ja sobie zawsze robię z dziewanny ze świeżych kwiatów syrop, który wyjątkowo skutecznie leczy wszystkie infekcje związane z przeziębieniem i grypę również, dlatego że jak wskazują badania naukowe, bardzo poważne, wiarygodne, kwiat dziewanny niszczy również wirusy grypy ptasiej na przykład. Czyli to, co nas najbardziej może wymęczyć. Tak, czego się boimy. Czego się boimy. Bo była kiedyś pandemia ptasiej grypy. Więc możemy sobie robić oczywiście herbatki. Ja polecam i piszę o tym w książce Infekcje u dzieci lecz ziołami, żeby kwiat suszony, dziewanny, zalać wrzącym mlekiem, parzyć około 15 minut, potem do tego dodać łyżeczkę miodu. Żeby oczywiście, tak złamać. Jeśli ktoś nie jest na miód uczulony. No tak, tak. I wypić to. Podać dziecku czy dorosłemu do picia przed snem. To bardzo pomaga, działa wykrztuśnie, przeciwprzeziębieniowo, przeciwzapalnie. Jest to taki lek, który ma uznane w medycynie niedziałanie przeciwwirusowe i bardzo przydaje się na przykład przy zapaleniu zatok. Państwo słyszą, to stwarza wielki problem medycyny teraz, dla medycyny. Z uwagi na to, że bardzo dużo ludzi choruje z powodu zapalenia zatok, a antybiotyki przestają działać. Nawet w niektórych przypadkach mówią, żeby antybiotyków nie stosować, bo są niewskazane z uwagi na to, że one i tak nie docierają do miejsca zakażenia. Lepiej stosować jakieś leki, na przykład w postaci różnych kropelek, czy nawet naparów sobie takich, naparów, inhalacji. Inhalacyjnych, tak. Telefony nam się zaczynają, panie redaktorze. Mam takie jedno pytanie, może on nie jest za bardzo reklamowy, no nie wiem, ale na przykład jeśli chodzi o zioła w sklepach zielarskich,
no to polecamy też takie no, herbapol, prawda? Polskie zioła z polskich pól, z polskich... Tak no, jest. Bo nie są, patrzymy, szwedzkie, czy jakieś tam... No nie chcę reklamować, ani antyreklamować, ale jednak mamy sprawdzony ten herbapol, prawda? Sprawdzony, zresztą nie tylko herbapol, proszę ojca. Trzeba zwracać uwagę, żeby... Kraj pochodzenia. Kraj pochodzenia, tak. Ale żeby był certyfikat ekologiczności. Żeby taki produkt miał certyfikat ekologiczności. Są też dary natury. Tak jest. Dalej. Ale patrzmy, Natura Vita. Tak, Natura Vita. Gdzie ta roślina rośnie? To jest bardzo ważne teraz. Trzeba na to zwracać uwagę, dlatego że ludzie często zbierają to gdzieś przy drogach, gdzieś, gdzie stosuje się nawozy chemiczne, środki ochrony roślin, a to jest nieobojętne. A jednak ten taki atest ekologiczny świadczy, no, to jest sprawdzane, prawda? Tak. To nam daje rękojmie, że to powinno zadziałać z uwagi na to, że jest to produkt przebadany. Tak samo miody. Sprawdzajmy pasieki, bo ta pszczoła no, bierze wodę gdzie może najszybciej, no bo to jest taki jest rachunek. No i powiedzmy jeszcze, proszę ojca, przepraszam, jak ojciec zaczął właśnie o tych produktach z ula, o lekach z ula, o propolisie koniecznie na zimową porę. Mhm. To jest antybiotyk. Bo są właśnie miody z propolisem, takie połączenie. To bardzo jest dobre, bardzo dobre. Ja polecam, zresztą w tej mojej książce Antybiotyki z apteki Pana Boga poświęciłem dwa rozdziały i propolisowi i miodom, bo nie wszystkie miody mają jednakową wartość antybiotyczną. No, angina, chrypka, zapalenie gardła, grypa, przeziębienie, katar, kaszel, zapalenie zatok, oskrzeli płuc, migdałków, ucha środkowego, dróg moczowych, pęcherza, zatrucie pokarmowe, lamblioza, nie wiem co to jest. To jest zatrucie lamblią. Jak my teraz jeździmy do tych krajów tropikalnych, to przywozimy i potem mamy problem na przykład z wątrobą, czyraki, z woreczkiem żółciowym, z drogami żółciowymi. Półpasiec, wątroba, choroba wirusowa. Rąbnie skóry, wątroby i tak dalej, i tak dalej. Pleśniawki. I to wszystko tutaj są w tym podane, co, jak i zażyć. Super. Poza tym w tej najnowszej książce, która wyjdzie w lutym, pisze, jak przygotować taki super lek z propolisu, masło propolisowe. A przepis trafił do mnie prosto z Syberii, bo w Rosji takim masłem propolisowym nawet się leczy gruźlicę płuc. Z bardzo dobrymi rezultatami. Co to jest? To jest kit pszczeli. Kit pszczeli. Tak, to też jest produkt, który produkują dla nas pszczoły. Pani profesor medycyny. Pszczoła, pani profesor medycyny. A kit pszczeli to jest ten pot? To jest taki... Pszczół czy... Nie, nie. To jest, proszę ojca, to jest taka żywica. Co on, małe pszczółki chronią, tak? Nie, one... Każda pszczoła, która wchodzi do ula, przechodzi przez taki oczyszcza się. Sanitarny. Dezynfekuje. Żeby nie wnosiła przeróżnych... Grzybów i tak dalej. Grzybów, bakterii, wirusów, no także i pasożytów. A poza tym pszczoły uszczelniają wszelkie jakieś szpary w ulu. Nawet okazuje się, że jeśli do ula przedostanie się mysz... To potrafią tak ją owinąć? Tak, zmumifikować, tak zrobić taką formę jakby sarkofagu. Po to, żeby ona nie zagrażała, żeby się nie roznosiły te wszystkie infekcje. I ona się po prostu nie psuje, nie? No nie psuje się. W starożytnym Egipcie to właśnie propolisu używano do mumifikacji. Bogaczych faraonów. No. Tak jest, oczywiście. Dlatego, że to, tak jak powiedziałem, antybiotyk na miarę XXI wieku. Gdyby tak ogłosić światu, że propolis to jest super antybiotyk na wiele bakterii, które w tej chwili zagrażają człowiekowi, no to musimy z przykrością powiedzieć, że propolisu by brakło, bo to jest produkt deficytowy. W jednym ulu i maść. 20 gramów. 20 gramów. To jest 20 jakieś... gramów. I teraz coraz bardziej brakuje tego propolisu. No ale to, co mamy dzisiaj w aptekach, maść propolisowa, to jest jakiś tam procent tylko, a reszta... Tak jest. Przeważnie 7-8%. 7-8%, ale to też jest wiem, bardzo pomaga dobry na rany, na jakieś skaleczenia, na wszystko. Nawet przy zapaleniach zatok. Jeżeli nie jesteśmy ja polecam. Oczywiście. Właśnie. Ale to jest niewiele, bo tam jest 0,85% społeczeństwa. Na szczęście mało. Pachnie nam tu wszystko coraz bardziej. Ciekawe, jak ten jarmuż się spożyje.
jak najszybciej możemy. On ma specyficzny smak. Dowiemy się może od słuchacza jakiegoś. Ale, i zapraszamy. Ale jest bardzo zdrowy i należy po niego sięgać. Sięgać w zimie i jako sałatki, rok. Surówki i wszystko. Surówki, sałatki, pesto w postaci suszonej. Można wyciskać sok. Tylko polecam, żeby ten sok wymieszać na przykład z sokiem z jabłek. Ja kiedyś spotkałem z jajami na twardo też połączone. Oczywiście. Pokrojony taki ten. Właśnie pokrojony, bo 5 minut gotowania jarmużu powoduje, że te glukozynolany się rozkładają. Składają. Tak. No może witaminy będą, minerały będą, ale te związki, które są bardzo istotne, jeśli chodzi o profilaktykę nowotworów, no to musimy tutaj zadbać. I zapraszamy telefony z nagrodami dla Państwa. Czekam na te telefony. Numery już widzimy na ekranach. Panie detektorze, Pana ulubiony miód? Chcę zapytać. Leśny. Leśny, czyli spadziowy. Spadziowy. Spadziowy, bo tak jest spadź iglasta, spadź liściasta. Liściasta. Iglasta zdecydowanie, z drzew iglasta. Taki brązowy. Brązowy, prawdziwy, ma taki... No i tak samo. Taki aż pachnie. Aromat tak, żywicy tak. I kolor taki ciemna zielonkawy. Zieleń. Ciemna taka zieleń. Ciemna zieleń. I łagodny w smaku, a wysoka wartość antybiotyczna. A. Tak samo zresztą jak i miód lipowy, czy miód gryczany, wrzosowy. Ale jednak leśny, tutaj pan... Leśny, dlatego że zwykle on, pszczoły go produkują i z tych roślin właśnie, które kwitną w lasach i ze spadzi. Spadź, czyli to są te, co bruszyce zostawiają. Tak jest. No one jedzą coś tam, te listki. Tak, prawda? Wydzielają i pszczoły to zbierają. No opisuj mi dokładnie, co to jest, ale... Tak jest, ale to na pewno jest bardzo smakuje. Dobre dla zdrowia. Tak. Mamy telefony. Bardzo prosimy, apteka zimowa Pana Boga. Odsłona pierwsza. Pan redaktor jest z nami, Zbigniew Tomasz Nowak. Bardzo prosimy. Halo, halo. Dzień dobry. Witamy. Dzień Witamy. Dobry. Szczęść Boże. Cześć Boże. Naszego gościa, pana, tak. Naszego gościa, pana Nowaka. I mam pytanie tego typu. Czy można, czy jest wskazane, na przykład zaparzyć 3 torebeczki, jemioły, dzika róża i pokrzywa. Czy to można pić razem, czy to trzeba odczekać, czy to jakieś są przeciwwskazania? Czy się znoszą ze sobą, tak, te zioła? I już odpowiadam. Bardzo... Pani imię, pani Anna z Niemiec, tak? Pani Anna z nimi. Ale z jakiego miasta konkretnie? Możemy się dowiedzieć? A to nieważne, dobrze. W każdym razie pani Anna. O jemiole piszę w tej mojej książce, która jest teraz dołączana, którą można nabyć z miesięcznikiem w naszej rodzinie. Organizm? Nie. Ziołowe leczenie nadciśnienia, bo to jest taka roślina, która jest wskazana właśnie przy nadciśnieniu. Mhm. Ale jemioły nie należy zalewać wrzątkiem. Pani Anno, pani nie słyszy? Nie wolno, dlatego że te laktony, te związki czynne we wrzątku się rozkładają. Zalewa się je zimną wodą, taki surowiec rozdrobniony, na przykład ziele jemioły, zalewa się na 8 godzin, 12 godzin. Ale osobno, a potem dopiero pokrzywę i... Tak. Tak, oczywiście. Potem, no, czyli nie robimy taki mirsz-marsz, tylko... Nie, dlatego że różę dziką, owoce róży dzikiej możemy zalewać wrzątkiem, ale to też parzymy oczywiście krótko taką herbatkę. Natomiast jeśli chodzi o jemiołę, wrzątkiem nie zalewamy. Zalewamy Anno, letnią czyli, wodą czyli na 10 godzin, te na 3 preparaty osobno zaparzajmy, tak, a jemiołę pamiętajmy, że zimną wodą. Tak jest, a żeby jeszcze usprawnić kurację, to lepiej sobie kupić nalewkę taką w aptece gotową z jemioły pod nazwą tinktura visci. W Niemczech może też są. Na pewno. Albo ekstraktum visci. I stosować sobie według tego, jak tam jest napisane na opakowaniu. Ale gdyby pani chciała sama robić sobie, to też możemy. Tylko natomiast pamiętajmy, różę zimna woda. Najbardziej można zalewać wrzątkiem, tak, tylko nie gotować, bo gotowanie niszczy witaminę C, a właśnie w owocach róży dzikiej jest wielkiej obfitości witamina C. Czyli tylko zaparzamy, tak samo jak zaparzamy pokrzywę. Pod przykryciem. Parzymy gdzieś około 15 minut, tak jak ja to robię. Po przesadzeniu oczywiście pijemy kilka razy dziennie zamiast tradycyjnej herbatki. A teraz w zimie to jak najbardziej, dlatego że róża działa wzmacniająco. Zresztą jest moja książka Róża przedłuża życie, którą wydałem w ubiegłym roku. Jest tak. Róża mnie zafascynowała, piszę o niej już od 30 lat. A to jest ta róża, którą ucieramy do pączków też? Też. To jest róża pomarszczona. Pomarszczona. Ona ma
bardzo pachnące zapach płatki. Tak. To nie jest ta róża bukietowa, ta, tylko Nie, to jest tamte odmiany ogrodowe, natomiast to są odmiany takie dziko rosnące albo półdzikie, bo róża pomarszczona, pamiętam, róża że gdzieś tam rugoza. W takich ogródkach gdzieś przy ścianie lubi, gdzieś jest ciepło, prawda, że była ciepła jest strona. Odmiana Hansa, taka pełna. Ona ma dużo płatków, zresztą pisze o niej w książce. Ona jest bardzo zdobna. Ucierało się w takim tym... Z kwaskiem cytrynowym, tak, albo z sokiem cytrynowym. Pałką. Tak, i to potem nadzienie do pączków, ale to można, to jest wspaniały lek wykrztuśny. Tak? Tak. Tylko, że tak, że cały koszt takich kwiatków, a tylko tyle słoiczek wychodziło tego. No tak jest. Ekstraktu. No ale, jaki zapach, jaki nie. Aromat. Nie to czasami oferują jakieś nadzienie różane do pączków w sklepach, a to są wszystko syntetyki. Chińskie najczęściej. Na pewno, tak. Dlatego uważajmy też, co kupujemy. I co jemy na co dzień. Zapytam też się potem o jadłospis pana redaktora. Co pan je? Pan nam opisze swój dzień jeden dobrze, ale to może w drugiej części. Bardzo chętnie. Jak znawca też musi wiedzieć też co, jak, kiedy, prawda? Olej wiesiołkowy codziennie. Olej z nasion wiesiołka. A do czego? Na chleb? Czy? Na chlebek albo w postaci kapsułek. Aha. Kapsułki są żelatynowe, nie obawiajmy się. Czy się połyka to nie całe? Jest żadna chemia. A to się połyka? To znaczy, tego się nie połyka, bo tu jest... Tak, trzeba wycisnąć. Tu są 3 gramy, ale są też takie po 700 miligramów. Że mniejsze. Normalnie może... One są łatwe do przełknięcia. Tak, z tranem czy tam z innymi. Tak jest, omega. Tak jest. I co musimy powiedzieć? Nie dajmy się nabierać. Nie kupujmy oleju wiesiołkowego w butelkach, bo mimo, że on jest oferowany w butelce, to przechowywany zbyt długo, te wielonienasycone kwasy tłuszczowe ulegają utlenieniu, a te produkty glikacji są bardzo szkodliwe. Czyli taką oliwę, często się o tym taką nie mówi. Oliwę właśnie pijemy. Tak, tylko w postaci kapsułki, gdzie nie ma dostępu tlenu. Powietrza. Mamy telefon. Bardzo prosimy apteka zimowa Pana Boga. Szkoda, że Pani się rozłączyła, bo byśmy jakąś książkę wybrali, ale może teraz się uda komuś przekazać. Prosimy bardzo. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Teraz i zawsze. Witam ojca Janusza, no i miłego gościa. Bardzo miło witam słuchać. Serdecznie. Bardzo miło słuchać. Wie Pan co, tak szczerze mówiąc, czosnek mam, bo mam działeczkę, ale już dawno nie jadłem. A teraz już po dwa ząbki, już po kolacji, ale po dwa ząbki żonośmy zjedli, jak pan to powiedział. Nawet... Naprawdę nie, no. Tak, ale to wcale nie muszą być dwa ząbki. Wystarczy jeden, dlatego że czosnek jest takim lekiem, który działa długo. Mhm. Aha, no to dobrze. No ale jak pan zjadł? Sam z chlebem, z masłem, jak pan proponuje? Z twarożkiem na przykład i z miodem. No, a ja mam na działeczce, mam swoją, koło zalewu, mam piwę. No właśnie, wiadomo co się je wtedy. Piwa też jest świetna. Nie robię, czy to dobrze robię? Robię i okroję, te ziarka wyrzucam i w słoiki, tylko że gotuję. I do, no cukru, najpierw zielone, to posypię cukrem, ona sok puści, zagotuję w słoiki i ja herbatę piję, już cukru nie dodaję, tylko stopiwo, bo ona słodzona i nieraz tego aronic, tego soku też zrobię, dolewam sobie i to mnie bardzo smakuje. I na razie nie go, choć już jestem starszy, dwie wojny przeżyłem, ale na razie nie tak nie choruje. No i bardzo dobrze pan robi. Pigwowiec jest też bardzo wskazany w takiej właśnie zimowej apteczce, bo ma bardzo dużo witaminy C, on ma smak cytryny, ten pigwowiec, bo jeszcze jest pigwa. Jest pigwa i pigwowiec. Częściej można dostać pigwowiec. On jest takim krzewem ozdobnym na pomarańczowo. Jabłuszka takie malutkie. Takie jabłuszka właśnie. Można kupić sok, można kupić syrop, można kupić suszony pigwowiec, dodawać do herbatek różnych, na przykład ja różne herbatki sobie komponuję. Panie Piotrze, to dziękujemy za pomysł. Pan zostawi nam adres swój, dobrze, poza anteną. To pan tutaj Zbigniew podaruje książkę ciekawą. Oczywiście. Nie, naprawdę, bo miło słuchać, naśmy z żoną bardzo zaciekawieni. To jesteśmy. Gratulujemy tego czosnku, na zdrowie. Na zdrowie. No, dziękuję bardzo, dziękuję. Wszystkiego dobrego, dziękujemy bardzo, pozdrawiamy. Świetny pomysł. No, już dzisiaj mamy dobry uczynek zrobiony, bo oczywiście. Ktoś sobie odporni. A propos czosnku, to... Nie wolno przesadzić też. Nie wolno przesadzić. Się, że... Zresztą ojciec Grzegorz Sroka, jak go pytano, proszę ojca, a ile tego czosnku jadać dziennie? Dziennie, no tak. No bo tak w zasadzie
medycyna na ten temat milczy, no bo tak, nikt dokładnie tego nie bada. Ojciec bardzo mądrze odpowiadał. Czosnek jest lekiem silnie działającym i długo działającym. Wystarczy jeden taki ząbek na dzień albo na dwa. On jest podzielony już sam. Oczywiście. Nie? Tylko ząbków mamy w główce. Nie jakiś wielki ząbek, bo ten chiński szczególnie, który nam się oferuje. Jest taki piekący. Jest piekący, on ma duże takie ząbki. A czemu w Chinach tam to wszystko tak rośnie? To jest dziwne, to jest takie. No właśnie, no ale chiński czosnek, pisze o tym w książce Antybiotyki z apteki Pana Boga, jest szkodliwy. Rakotwórczy, dlatego że przed wysyłaniem w podróż jest napromieniowywany albo traktowany środkami jakimiś chemicznymi po to, żeby nie kiełkował. Tak, tak, tak. O, ten jest polski, on kiełkuje, bo I on ma siłę biologiczną. To dobrze. Bardzo dobrze. Znaczy, że jest zdrowy, że jest zdrowy, tak. Ale handlowcy nie lubią kiełkującego czosnku. Bo tak, bo to czosnku. Robi wrażenie, że no to a mamy jeszcze jeśli się puści babka, taką plotkę, że tak. Taki czosnek kiełkujący jest szkodliwy, no to wiadomo. A szkodliwy nie jest. Nie jest, a świadczy o tym, że jest żywotny. Że jest żywotny, że ma siłę biologiczną. Tak. Dobrze, to mamy czosnek już przerobiony. Mamy telefony, jeżeli tak, to prosimy bardzo. Prosimy. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Teraz i zawsze. Teraz i zawsze. Witam bardzo serdecznie ojca prowadzącego, ojca Janusza i wspaniałego gościa w studio. Oczywiście, miła mi. Kłania się pięknie Danuta z okolic Sanoka. Chciałabym potwierdzić to, co pan Nowak mówił, że miód spadziowy i glasty jest bardzo, bardzo zdrowy. My pijemy przez cały rok. W zimie z kitem pszczelim tak w większych ilościach, a od wiosny do jesieni w mniejszych ilościach. I naprawdę ludzie jakby się zastanowili, jak Pan Bóg daje, wszystko daje na wyciągnięcie ręki. Tak jest. To nikt by nie chodził do apteki po tą truciznę, po tą chemię. Tylko w ostateczności. Zresztą, tak. Proszę pani, chciałem powiedzieć, że w tej mojej książce Antybiotyki z apteki Pana Boga piszę tak, o takim przepisie mojego nieodżałowanego nauczyciela, profesora Aleksandra Ożarowskiego, który w czasie II wojny światowej gdzieś tułał się po Kniejach Podlaskich, wycieńczony z zapaleniem płuc, skorzystał z gościny w jednym domu w lesie i tam gospodyni zrobiła im, jemu i jego koledze z pułku, pewien lek z miodu i z wody. I rano obudzili się zdrowi. A profesor wiedział, co mówi, bo już farmację studiował przed wojną. Wiedział, że ma objawy zapalenia płuc. Woda i miód. To jest bardzo prosty sposób. Piszę krok po kroku, jak to przygotować. Może powiemy w audycji radiowej. Wrócimy więcej, do tematu. Tak. Z tym, że trzeba ja to długo mieszać. Tylko dopowiedzieć. Wzięła miód po polsku. I to był miód właśnie taki właśnie leśny, spadziowy. Który absolutnie nawet tabletki od bólu głowy nie kupował. On miał swój ogródek. I ogródek. I tam zbierał właśnie te zioła. To było coś wspaniałego. Mieszkał w drewnianym domku i w lnianych workach przetrzymywał te zioła, obdarowywał nie tylko mnie, ale swoje dzieci i sąsiadów. I to było bardzo, bardzo fajne. A dzisiaj ludzie nauczyli się tylko do apteki po leki. No więc to są leki, nieskazane. No więc suplement. W tych wszystkich moich książkach próbuję namówić moich czytelników do zbierania ziół na własny użytek. Bo to są leki za darmo. Tak jest. Poza tym, ale do tego potrzebna jest wiedza. Wiedza i chęć. Pani Danuto, dziękujemy. Niech pani zostawi nam adres. Tutaj pan Zbigniew przekaże książeczkę. Wielką przyjemnością. Natomiast ja tu patrzę, niedługo, mamy styczeń, no ale już połowa. Będzie kwiecień, maj. Mniszek lekarski, no proszę leczka z tego mniszka, syrop. Lek też na miarę XXI wieku. A to rośnie właśnie wszędzie. Lepczemy po tym, lekceważymy, traktujemy za chwast. A to jest lek o działaniu przeciwnowotworowym i to też jest udowodnione naukowo. Jest cała książka, właśnie patrzę, mniszek lekarski w walce z nowotworami. A jeszcze proszę mnie zganić albo nie, bo no niedługo marzec, iż pierwsze te pączki. Sosny. Tak, piszę o tym w książce. No przecież. No ale to troszeczkę te gałązki jakby nowe. Ale to trzeba
tak umiejętnie, umiejętnie. Nie wszystkie ale nie przegoni zbierać. Nas jakiś leśniczy? Czy... No nie powinien. No jeśli się powie, że, to, że się stosuje, to potem dla zdrowia. Albo może mamy w ogrodzie świerk. Albo trzeba po prostu się dowiedzieć, bo są czasami sosny do wycinki no przeznaczone. Tak. No tak jak z brzozami. Żeby ściągać ten sok. No nawet zapytać się kogoś. Tak. Ależ oczywiście, zresztą nie wolno wszystkich tych pompów, tylko parę tych pędów, tylko jeden z jednego, drugi z drugiego i to na pewno nie zaszkodzi drzewu, a kiedyś nasze prababki... No i te szypułki takie zasypujemy cukrem, czy... Cukrem, najlepiej trzcinowym, ekologicznym. Tak. Trzymamy to w ciepłym miejscu. Nasze prababki zawsze na oknie to trzymały w słojach i to... I zawsze w ich aptekach domowych taki syrop z sosny to był obowiązkowy. Ile może być potem służyć? A nawet może kilka lat nam no służyć. Właśnie, jeśli go przechowujemy w lodówce, potem dodamy jeszcze trochę miodu. Piszę też o tym w książce Antybiotyki z apteki Pana Boga i piszę też w książce Infekcje u dzieci lecz ziołami, bo to jest właśnie lek delikatny dla dzieci. Ale widzę, że ta jest najbardziej cytowana dzisiaj przez Pana, antybiotyki z apteki Pana Boga. No, bo proszę ojca... Może podasz program, bo mówimy o aptece zimowej. Tak. A poza tym, proszę ojca, antybiotyki przestają działać. Jest to problem medycyny. A, i żeby nie nadużywać tych antybiotyków z apteki syntetycznych, to sięgajmy po to, co oferuje nam apteka Pana Boga. Bo tam jest bardzo dużo antybiotyków, tylko do tego jest potrzebna wiedza. Zresztą w ostatnim czasie uczeni amerykańscy i nie tylko zaczęli się tymi antybiotykami interesować, bo okazuje się, że bakterie chorobotwórcze nigdy się nie uodpornią na antybiotyki naturalne. Bo każda roślina ma inny skład chemiczny. Niesamowite, to jest ten kot taki. Ja jak odbierałem, proszę ojca, teraz w październiku nagrodę od Polskiego Towarzystwa Lekarskiego, bo dostałem, nieskromnie się pochwalę, trzeba odznaczenie. Trzeba się pochwalić z dobrych rzeczy. To dziękując kapitule, sami profesorowie medycyny, a wręczał mi nagrodę pan profesor Jerzy Wojciechowski, znana postać. Mówiłem, że to jest apteka Pana Boga, to jest pierwsza apteka, która dana była człowiekowi. A każda roślina to jest takie swoiste, cudowne, boskie laboratorium. To są od wieków, to są gdzieś wieczne zioła. W średniowieczu leki. Już to jadano, oczywiście. Prawda? Na dworach krakowskich, nie oczywiście. Tylko. A żeby spisać, co taka roślina zawiera i nazwać te związki, to życia braknie. To jest taka dziedzina, która zadziwia. No ale to tylko Pan Bóg mógł stworzyć dla pożytku człowieka coś takiego. A takie pytanie, bo już telefon jest następny. Czy są jakieś zioła, które zanikają, a które się pojawiają, na przykład nowe? Tak, jak to wygląda? Oczywiście, że tak. Pojawiają się na że przykład ekosystem nowe. Niektóry może, że tak powiem, nie wytrzymać. Tak? Niektóre zioła zanikają, bo coraz są bardziej suche lata. Mhm. To tak obserwuję. Czasami właśnie znajduję zawsze czas, żeby wędrować po tych... Haszcze. Ugorach, chaszczach, łąkach. Nie boję się kleszczy, bo się zabezpieczam propolisem przed tymi kleszczami. Tak. Super, tak też. Tak, oczywiście. Proszę, to niech pan zdradzi, no bo to jest... To może w audycji radiowej powiemy. Dobrze. Tak, będziemy mówić powiemy o jak najbardziej, no bo borelioza jest poważną chorobą bakteryjną. Boją się wchodzić. Mhm. I obserwuję, że niektóre zioła zanikają, niektóre zasiedlają nasze naturalne zbiorowiska roślinne, ale dużo jest takich roślin, które są wprowadzane do ogrodu. Ja się z tego bardzo cieszę. Ja na przykład w tej nowej książce Naturalne kuracje w przeziębieniu i grypie na przykład piszę o takiej bardzo ciekawej dla mnie roślinie, mianowicie doględzie. To jest bardzo dobry lek na kaszel. To jest roślina, która pochodzi z Kalifornii, którą możemy uprawiać w ogródkach. Kwitnie do późnej jesieni. Ma kwiaty podobne do arniki, ale ma niesamowite, skuteczne działanie, jeśli chodzi o kaszel, o koklusz, o krztusiec. Arnika raczej ma na rany, tak? Tak, arnika bardziej na rany. Natomiast ta doględa bardzo dobrze działa właśnie przy zapaleniu oskrzeli, przy zapaleniu płuc, przy astmie. Przy trudnościach w oddychaniu, bo u ludzi starszych, długo leżących, czy cierpiących na przykład na niewydolność sercowo,
oddechopłucną, tak. To najczęstsza przyczyna śmierci. Tak, ale i najmniejsza infekcja powoduje, że te osoby mają problem z oddychaniem, mają odkrztusz. Tak, szczególnie w pozycji leżącej. I tu bardzo się doględa przydaje, dlatego że działa rozkurczająco na mięśnie gładkie oskrzeli, przez co poprawia się komfort oddychania. Doględa działa też wykrztuśnie. To zapamiętajmy, doględa i o niej gdzie jest? Tu infekcje? To będzie w tej nowej książce naturalne kuracje w przeziębieniu i grypie. Naturalne kuracje, połowie będzie lutego. Będzie miała Fundacja Nasza Przyszłość, bo rozmawiałem. Ta książka będzie w pierwszej dekadzie lutego. Będzie drukowana przez fundację, tak? Nie, przez fundację. Rozprowadzana będzie. Będzie sprowadzana, na pewno będzie, bo rozmawiałem. Pierwsza dekada lutego, doględa, pozdrawiamy. Polecamy doględa, a panią Monikę pozdrawiamy. Panie redaktorze, mamy kolejny telefon, bardzo prosimy. Halo? Tak, słuchamy. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Teraz i zawsze. Mówi Beata z Londynu. Witamy. Witamy serdecznie. Akurat dobra audycja dla mnie, bo jestem chora jak nie wiem co. Ale... To co pani polecimy? Mogę odpowiedzieć w sprawie jarmużu, ale mam też pytania w związku z czosnkiem, więc najpierw powiem o jarmużu, że jarmuż jest bardzo dobry, wyciśnięty jako sok. Bardzo, bardzo polecam. Bardzo dobrze pani mówi. Tylko, że wyciskarka musi być, nie mikser. Tak, no, wolnoobrotowa. Tak. A teraz moje konkretne pytania, dwa pytania w sprawie czosnku. Że ja wierzę w czosnek, ale wymiotuję po czosnku. I teraz mam pytanie, czy mam forsować własnych brzuch no i nie. jednak brać ten czosnek? Nie. A teraz, zaraz, jeszcze chwileczkę. A teraz drugie pytanie, też połączone, że bardzo by mi zależało, aby pan odpowiedział, który organ sprawia, że tego czosnku nie można zdzierżyć. Czy to jest rzeczywiście wątroba, bo tam nie tylko wątrobę mamy w tym brzuchu. Więc co się tam dzieje, że ten czosnek tak jest odrzucony? I czy właśnie mam się forsować? Dziękuję, ja posłucham na antenie. Pani Beato, dziękuję. Niech pani się nie rozłącza, bo darujemy książką. Tak, niech pani się zostawi adresik, dobrze? Dobrze. To może tak powiedzmy, jeśli ktoś nie może takiego świeżego czosnku jadać, to może w postaci duszonej, bo u mnie w domu właśnie w postaci duszonej często, do zup, do rosołów. Na oleju, tak, rzepakowym, bo masło ekologicznym, się przypala, tak. Albo klarowanym. Masło klarowane. Oczywiście. Można sobie właśnie wtedy spróbować zastosować taki macerat czosnkowy, czyli z olejem wiesiołkowym taki, można powiedzieć, wyciąg z czosnku. A teraz co do drugiego pytania. Co to się dzieje takiego niedobrego w organizmie, że mamy taki dyskomfort tutaj objawiający się tym, że mamy pobolewanie wątroby, odbijanie jakieś i tak dalej, i tak dalej. No, musimy powiedzieć, że czosnek jest warzywem ciężkostrawnym. Ma dużo związków siarki, a związki siarki mają to do tego, że gazują. Że gazują właśnie. Poprzez bakterie gnilne, które w naszych jelitach są, szczególnie wtedy, kiedy my nie dbamy o nasze jelita. Tak, babka płeśnik. Tak, właśnie. Kiedy mamy właśnie zasiedlone przez bakterie gnilne, czy przez grzyby również, przez różne drożdżaki, no to właśnie wtedy czosnek te związki siarki podrażniają nieco, dają gazy, dają przykre odbijania. Czasami jest też tak, że jest też taki dyskomfort trawienny w postaci pobolewania wątroby. Chociaż ona nie boli, prawda? Właśnie, wątroba nie boli, ale jak ona się powiększa, sforsuje, to zaczyna uciskać nam na torebkę wątrobową i wtedy jest ten efekt pobolewania. Czujemy się, że mówisz, tak że zdymamy. Tak jest. Mówi się, że wątroba choruje milcząc. Jak już boli, to już koniec. Piszę o tym w książce, jak odtruwać wątrobę w książce Ekodetoks. Więc tak to działa. Czasami, jeśli ktoś na przykład cierpi na zaawansowaną
kamicę żółciową, no to czosnku nie powinien jeść z tego powodu, że czosnek też działa żółciotwórczo i żółciopędnie. I jeśli nie ma... Kurkumy trzeba dołożyć. Kurkumę. I pisze o tym właśnie w książce Ekodetoks. Słuszna uwaga, proszę ojca, bo kurkuma właśnie bardzo dobrze działa i przy stanach zapalnych. Czyli może z tym czosnkiem tą kurkumę jakoś tam rozłożyć. Można próbować na wszelkie sposoby. No, ja bym próbował jeszcze czosnek, jak ma się taki problem właśnie w postaci dyskomfortu trawiennego, czy pobolewania wątroby, czy ucisku w prawym podżebrzu, na przykład spróbować po zastosowaniu takiego czosnku zastosować na przykład łyżeczkę zmielonego w kminku. Bo kmin działa lotnie. Popić, tak, bo to działa żółciopędnie, żółciotwórczo. A moje pytanie, i zapobiega gazom. A jaka jest różnica, chyba wielka, między czosnkiem niedźwiedzim, a czosnkiem? To nie jest to samo, nie? Nie jest to samo. Czosnek niedźwiedzi też pisze o tym w książce Ekodetoks. To jest ale smaczne od niedawna. Tak, rośnie w naszych lasach. Na Podlasiu najwięcej. Na Podlasiu. Ale co, niedźwiedzie to jedzą? Lubią to niedźwiedzie jeść? Podobno, że jak się każdy niedźwiedź obudzi z tego letargu zimowego, to pierwszą rośliną, którą zjada, to jest czosnek niedźwiedzi. Po to, żeby naenergetyzować organizm. Czosnek niedźwiedzi, oczywiście po nim się mniej nieprzyjemnie pachnie. On bardzo dobrze działa na przykład przy nadciśnieniu, przy chorobach serca, bo zawiera adenozynę. Ale łatwo jest go znaleźć, lepiej nie szukajmy, tylko kupić. Można suszony kupić, można pesto z czosnku niedźwiedziego, można go uprawiać w ogródku. Ja go od 3 lat uprawiam wygląda w ogródku, jak pietruszka? Jak pietruszka? Nie, on wygląda tak troszeczkę podobny do konwali. A, do konwali. Ale ma bardziej mięsiste liście, aromatyczne, po nich się oczywiście mniej nieprzyjemnie pachnie, ale też ma działanie antybiotyczne. Ale można suszony na przykład kupić. Można kupić nawet sok z czosnku niedźwiedziego. Wszystko kiedyś na przykład na Podlasiu była modna taka kuracja, żeby pozbyć się pasożytów jelitowych, to dzieciom i dorosłym podawano sok z czosnku niedźwiedziego. I to bardzo pomagało. Kolejny telefon, bardzo prosimy, i adres też od razu, bo tutaj hojna ręka pana Zbigniewa zostawił nam książkę. Serdecznie pozdrawiam. Krystyna z Lublina, bardzo Witamy. Pozdrawiam. Tak, też z Podlasia i ojca. Proszę, pan specjalista, pana Boga. Tak jest. Proszę pana, chciałam, takie niemiłe, ale życiowe. Pobiegłam we wrześniu po miód, żeby już nie chorować. No i oczywiście myślałam o tym najdroższym, spadziowym. I cud boski, no nie wiem, ale spotkałam koleżankę farmaceutkę i mi ostrzegła. Mówi, słuchaj, tu są podrabiane. Jak to teraz rozeznać? Czy na przykład w aptece, czy w tej zdrowej żywności to jest prawdziwy, czy no właśnie, tam wzięłam, ale... Pani Krystyno, pierwsza rzecz, on się ma cukrzyć, tak? Z czasem, no, z czasem tak, to, dlatego że jak to jedynie tam... miód akacjowy. Nie krystalizuje, bo on ma inny smak, jeśli chodzi o cukry. Biały. Natomiast każdy miód z czasem krystalizuje. I to wcale nie jest taki objaw, który wskazuje na to, że to jest miód niedobry. Najważniejsze, żeby on miał odpowiedni smak, odpowiedni aromat, żeby odpowiednio działał. Miód spadziowy łatwo rozpoznać, ponieważ on ma taki delikatny, właśnie żywiczny posmak. On jest bardzo słodki, on ma zresztą dużo minerałów w swoim składzie i ma kolor taki zielonkawy, nawet do brunatnego właśnie, w zależności od tego, jaka spać. Czy to jest jodłowa, czy to jest właśnie modrzewiowa, czy liściasta, to jest wtedy taki ciemny i bardziej słodki. Ale miód spadziowy jest jak najbardziej przydatny. No dobrze, ale pani mówi, że infekcji. Idzie do sklepu i teraz jak rozpoznać? No właśnie. Na jesieni. No jednak chyba pieczątki, etykiety. Nie? No właśnie, trzeba wybierać, mieć najlepiej zaufane pasieki i tam się zaopatrywać. Bo w sklepach bywa też miód pochodzący z Chin. Tak, tak. Mówiono mi o tym, który ma mnóstwo pestycydów. I można sobie zaszkodzić. Prawda? Albo mieszany, jakieś tam różne miody. Ja na taki miód mówię przemysłowy. To nie jest miód, który się powinno stosować w kuracji.
Miód w kuracji to powinien pochodzić od zaufanego pszczelarza, który coraz mniej w Polsce. Nie kupujmy, bo chyba już nie ma nawet sztuczny miód. Było takie jest jakieś przekleństwo, takie było, pamiętam, w przedszkolach dawali. Tak, kiedyś próbowano. Teraz na przykład miód lipowy. Miód lipowy powinien mieć posmak mięty. Prawdziwy. Ja miód lipowy sprowadzam z Mazur. Tam jest dużo lip. Na włociowy smalcu. Tak. Rzepakowy smalcu, tak, taki majowy. Tak. Natomiast ten nawłociowy, on jest lekko kwaskowaty, ale musi mieć mniej wilgoci. Musi być odparowany, bo często fermentuje. Ludzie narzekają, że kupują taki miód i fermentuje. No bo jeśli on ma dużo wody... No ale zapach ma też taki troszeczkę... Zapach też, taki lekko cytrynowo-waniliowy. Ale wysoka wartość antybiotyczna, dwukrotnie wyższa niż miodu manuka. A tani miód bardzo. Tak jest. Telefon mamy kolejny, bo jeszcze korzystamy z kilku minut. Prosimy bardzo, rozmawiamy o zimowa apteka Pana Boga. Naszym gościem jest pan Zbigniew Tomasz Nowak, znawca ziół leczniczych, w skrócie mówiąc, bo byśmy tu mogli mówić tytuły i tytuły, autor ponad 70 książek, 1500 artykułów. Panie redaktorze, a te menu pana takie, powiedzmy, zdrowotne. Wygląda pan zdrowo. Dziękuję. I tak dalej, i tak dalej. Czuje pan też się na pewno? Jak pan ma taki... Nie kupuję wędlin w sklepach. Ja obserwuję... Ale pan jakieś mięso pan je? Tak, jem mięso. Nie powiem, że jestem wegetarianinem, bo to nie jest dobre. Weganinem też? Weganinem, to nie jest dobre. No, ale dobrze, śniadanie. Śniadanie. Jak pan radzi? Jajko wiejskie. Jajko wiejskie, prawdziwe, gotowane na miękko. Chleb, to jest moje masło menu. Masło też. Masło, żadna margaryna. Margaryna prowadzi do miażdżycy, do nowotworów. Ja zresztą napisałem książkę, którą wydała Fundacja Nasza Przyszłość. Miażdżyca i cholesterol. My jej tu nie mamy, ale gdzie wyjaśniam, że margaryna właśnie do miażdżycy prowadzi. A była nam taka się moda, pamięta pan, nie? Że tak, w reklamach, masło, że to broni przed miażdżycą. Nic bardziej błędnego. Obiad. Dobrze. To czyli jest mięso, kawałeczek jakoś tam drobiu? No w ogóle, no mięso ogólnie. Mięso. Zwierzęce, tak. Z indyka. Z indyka najbardziej. Z indyka. Ale kasza, ziemniaczki, co bardziej? No właśnie, ja od czasu do czasu lubię jednak, proszę ojca, te ziemniaczki, tylko ekologiczne, nie przenawożone. Odmiana Bella Rosa. Czerwone. One są, mają dużo skrobi, są żółtawe. Albo kaszę gryczaną. Kasza gryczana. Wspaniały produkt. Zajadał się nim ojciec Grzegorz Sroka. Zawsze. Zupy też pan toleruje, tak? Polecam. Tak. I rosoły również w okresie zimy, bo one rozgrzewają, energetyzują organizm, tylko nie rosoły na kościach. Ja jak gotuję rosół, wszystkie kości odrzucam. I dużo warzyw. Do takiej zupy, czy do takiej... I broń Boże, nie te kostki też. No nie, absolutnie. No i koniecznie czosnek. Przynajmniej 3 ząbki czosnku. Warzywa właśnie do rosołu. Włoszczyzna tak zwana, marchewka. Włoszczyzna. Marchewka, pietruszka. Marchewka, pietruszka, seler. Dużo selera naciowego, który jest ostatnio bardzo modny i który jest bardzo pięknie zdrowy. Pięknie pachnie, tak? Pięknie pachnie. No i czosnek, i czosnek. Cebula. Podpiekana. Palona. Koniecznie, bo kolor. Kolor. Aromat. Ajajaj. No i to jest lek. To jest lek. Teraz się mówi coraz więcej na ten temat, że jeśli ktoś na przykład choruje z powodu przeziębienia czy z powodu grypy, to gorący rosół. Nasze prababcie, babcie tak robiły i chyba też do tej skóry na przykład, prawdziwe. Panie dyrektorze, dziękuję bardzo za tę część. Dziękuję serdecznie. Zapraszamy, drodzy Państwo, 21:30. Mamy 2 godziny w Radiu Maryja. Rozmawiamy o ziołach, o aptece Pana Boga na czas zimowy z naszym gościem, panem Zbigniewem Tomaszem Nowakiem. Dziękuję bardzo za telefony. Dziękuję serdecznie.